Cześć, witam z tej strony Poseidon. Dziś kolejny poradnik z serii systemów operacyjnych i dziś będę chciał Wam zdemonstrować system dobrze Wam znany, czyli Windows XP. Tak, dobrze słyszycie, Windows XP. Będę chciał do tego systemu wrócić i Wam zdemonstrować, jak na dzisiejszy dzień możemy na tym systemie dalej pracować, aby ten system był w dobrej kondycji, dobrze na nim się pracowało. Zdarza się tak, że właśnie ludzie przysyłają mi komputery tutaj do domu, bądź naprawiam im komputery poprzez swoje komputery zdalnie, przez internet. I zdarza się tak, że ludzie, użytkownicy posiadają komputery jeszcze starego typu, załóżmy, czy to komputery przenośne, bądź komputery stacjonarne i na nich mają dalej zainstalowane Windows XP. Jak wiecie, Windows XP już nie jest wspierany przez firmę Microsoft, czyli jest narażony na różne zagrożenia. Będę Wam się właśnie chciał pokazać kilka fajnych aplikacji, tak aby ten system pracował w dobrej kondycji i byśmy mogli na tym słabszym komputerze dalej pracować w dzisiejszych czasach, a więc zapraszam. Tak jak widzicie, znajdujemy się już na moim jednym stanowisku komputerowym, mam odpaloną wirtualną maszynę, na nim zainstalowany system Windows XP. I mam tutaj przygotowane fajne programiki, właśnie dzięki którym będziemy mogli swobodnie pracować na Windowsie XP w dzisiejszych czasach. Pokażę Wam, jak je zainstalować. One wszystkie współpracują właśnie z tym systemem. I zaczniemy od pakietu ochrony. Jak wiecie, Microsoft już nie dostarcza nam żadnych aktualizacji, łatek, więc ten system XP jest narażony na duże zagrożenia. A więc w pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj ochroną tego systemu. Ok, a więc przejdźmy do folderu ochrona. I w pierwszej kolejności chciałbym Wam zaprezentować program antywirusowy Kasperski. I tak jak widzicie, program nam się uruchomił. Jego zaletą jest to, że jest prosty w obsłudze. Jak widzicie, nie musimy nic instalować. Wystarczy, że weźmiemy skan, skanuje. Następną jego zaletą jest to, że za pomocą właśnie tego narzędzia, stosując różne skanowania, wykrywanie, usuwanie, można pozbyć się bardzo uciążliwych wirusów w naszym systemie Windows. Kolejnym narzędziem do ochrony naszego Windowsa będzie Mandy and Redline. Jest to aplikacja wspomagająca naszego antywirusa. Dzięki niej możemy, na przykład gdy włożymy pendrive do naszego portu USB w komputerze, przeskanować dane obiekty pod względem zagrożeń. Następnie możemy też jeszcze tutaj sprawdzić. Aplikacja pozwala również właśnie wykryć nowe zagrożenia, weryfikując niedopisane i niezabezpieczone pliki wykonywalne, przechowywane na dysku, czyli również pozwala jeszcze sprawdzić kategorie, procesy oraz klucze w rejestrze. Jest to, tak inaczej mówiąc, prościej wspomagać naszego antywirusa, dodatkowe zabezpieczenie. Tak, i trzecią aplikacją zabezpieczającą naszego Windowsa będzie Komodo Internet Security Premium. Jest to program przeznaczony do zabezpieczania nas przed zagrożeniami z internetu. I dzięki tym trzem aplikacjom, Kasperski, Mandy and Redline oraz Komodo, nasz Windows będzie zabezpieczony. Tak, jak widzicie, mamy zainstalowane aplikacje do bezpieczeństwa naszego Windowsa. Najbardziej mi zależało to tutaj udokumentować w tym filmie. Dzięki tym trzem aplikacjom mamy tą świadomość, że nasz Windows XP jest zabezpieczony. Teraz zademonstruję Wam kolejnych kilka aplikacji, a już nie będę ich tu instalował. Po prostu podam Wam ich nazwy, tak abyście sobie je zainstalowali i mogli
na tym systemie dalej swobodnie pracować. FileZilla, program przeznaczony do przesyłania plików na serwery FTP. C Software, Sandra Light, jest to program do diagnostyki sprzętu. Skype, nie muszę chyba nikomu o tym programie tłumaczyć, program do rozmów oraz program TeamViewer, przeznaczony do połączeń zdalnych napraw. Folder Biuro, jak go tutaj sobie tak zapisałem, czyli LibreOffice, jest to program przeznaczony do pracy biurowych, typowych, taki zamiennik programu Microsoft Office, czyli jak wiemy, Microsoft Office jest programem komercyjnym, jest drogi, a ten program jest w 100% bezpłatny i możemy na nim sobie swobodnie pracować. I tutaj oczywiście program dla programistów. Multimedia, tutaj wybrałem program do słuchania muzyki AIM. Następnie CD Brunner XP, program do wypalania płyt. Kodeki oraz tutaj ten program ROG DVB-T, jest to program do telewizji internetowej. I oczywiście ostatnią aplikacją jest zainstalowanie nowej przeglądarki internetowej dla naszego Windowsa XP. Jak widzicie, ja używam Opera. Jak wiemy, ta przeglądarka stara Internet Explorer, ona już z dzisiejszymi stronami po prostu nie współpracuje. I tak, jak Wam zaprezentowałem ten poradnik, myślę, że Windows XP będzie dalej pracował w dobrej formie. Będziecie mogli sobie na tym systemie dalej pracować w dzisiejszych czasach. Oczywiście te aplikacje nie są tylko i wyłącznie, które Wam zademonstrowałem, przeznaczone na system Windows XP. Możemy je również zainstalować w nowszych wersjach Windowsa. Ale zależało mi na tym, żeby Wam to pokazać, że użytkownicy tych starszych komputerów z systemami jeszcze Windows XP mogą dalej swobodnie sobie na tych systemach pracować. Jeżeli poradnik Ci się podobał, zostaw łapę pod tym filmem, zasubskrybuj mój kanał, odwiedzaj moją stronę bezproblemu.pl, gdzie działa już dział naprawy online, gdzie naprawiam komputery zdalnie poprzez sieć internet. Ja się dziś z Wami żegnam, hej, cześć, Posejdon.